straszna Twoga, żadna straszna Twoga. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pan z Wami. Każda niedziela zaprasza nas w sposób szczególny do uczestnictwa w Eucharystii, która zaprasza nas znowu do dziękczynienia, do tego, aby po całym tygodniu nie tylko stanąć przed Panem Bogiem z naszymi prośbami, potrzebami, ale przede wszystkim z dziękczynieniem, aby umieć zebrać się w swoim sercu to dobro, które w minionym tygodniu było udziałem naszego życia, naszych relacji, po to, aby ze świadomością tego dobra pobłogosławionego przez Pana Boga umieć wyruszyć do naszych codziennych powołań i prośmy dla nas właśnie o tę łaskę, byśmy w codzienności, w naszych relacjach nie tylko zatrzymywali się na tym, co słabe, na tym, co w nas nieudolne, ale byśmy przede wszystkim odkrywali piękno potęgi Bożej miłości. Panie Jezu, który przez śmierć na krzyżu zgładziłeś nasze grzechy, zmiłuj się nad nami. Chryste, który przez swoje zmartwychwstanie przywróciłeś nam życie wieczne, zmiłuj się nad nami. Panie, który przez swoje wejście do chwały otworzyłeś nam drogę do nieba, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Bóg zapłać za dar wspólnej modlitwy. Przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z Wami i Duchem Twoim. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Bądź pozdrowiony, gościu nasz, brat. Wierni z naszej wspólnoty
należą do grupy parafialnej Caritas Akcji Katolickiej Róży Różańcowej Rodziców oraz parafialnej Rady Duszpasterskiej. Ekscelencjo, Czcigodny Księże Biskupie, wizytacja kanoniczna jest spojrzeniem księdza biskupa na pracę księdza proboszcza i zaangażowanie ludzi świeckich w parafii. My, parafianie, jesteśmy ogromnie wdzięczni księdzu prałatowi, profesorowi Romanowi Wróblowi za wielki wkład w tworzenie klimatu parafii, modlitwy, serdeczności oraz za troskę o stan techniczny naszej świątyni. Wszystkie wykonane duże remonty, w tym remont dachu, wieży kościelnej, elewacji, zakrystii, wiele mniejszych prac konserwatorskich nie byłyby możliwe, gdyby nie wielka ofiarność finansowa i organizacyjna księdza prałata. Dzięki hojności księdza prałata nasza świątynia wzbogaca się i jest wzbogacona o kilka cennych obrazów, a duchowo obogacają nas relikwie błogosławionej Karoliny Guskówny oraz relikwie świętego Antoniego Padewskiego. W imieniu wszystkich parafian z całego serca dziękujemy za trud posługi duszpasterskiej. Ekscelencjo, księże biskupie, dziękując Panu Bogu za dar Twojej obecności wśród nas jako następcy apostołów, żywimy głęboką nadzieję, że za Twoim pośrednictwem Duch Święty hojnie obdarza nas swoimi darami i ożywi wiarę. Pragniemy otworzyć nasze umysły i serca na Twoje słowo. Niech ono umacnia naszą wiarę, nadzieję i miłość. Prosimy, niech Boże błogosławieństwo przez Twoje czcigodne ręce spocznie w naszej parafii, a szczególnie na tych, którzy oddalili się od naszej wspólnoty. Obiecujemy trwać w miłości Chrystusa, której Ty jesteś niezmordowanym świadkiem i głosicielem. A otrzymane błogosławieństwo, które nam udzielisz, niech zaowocuje wzrostem i pogłębieniem naszej wiary. Szczęść Boże! Razem z żoną małżonką Ewą. Jeszcze raz po raz kolejny tysięczny witam, ale miłość polega na tej cierpliwości, polega na wdzięczności, polega na tym powtarzaniu. Codziennie musimy o chleb, codziennie dziękujemy za chleb. I tego nigdy za dużo. Ja wiem, że im więcej dziękuję, tym Bóg więcej daje. Dlatego zawsze powtarzamy, sam się biskupie, rzuć chleb do tyłu, a z przodu go znajdziesz. Wtedy będą członki to samo. Mam nadzieję, że to samo wynieśliśmy z domu. Dziękuję witającym pani Ewie Grzegorzowi małżonkom. Reprezentują wspólnotę. Nie powiem, że najlepszy sztyk, bo to kiedyś powiedział, że ktoś przychodzi i składać komplement, że było sobie fajnie. Pamiętam, diabeł ci złożył. Albo komplementy. My wiemy, my czujemy bluesami, wiemy, rozumiesz, mamy słuch dość dobry, muzyczny, że to było szczere, prawdziwe, dziękujemy. Dlatego się, żebyśmy cieszę się ogromnie. To wystarczy obecność człowieka. Tyle samotności dzisiaj otwieram gazetę, w niedzielę. Już wypada obraz, człowiek samotny siedzi. I dlatego często słyszymy samotny w samotność. Samotność jest tylko wtedy, kiedy oddamy się od Pana Boga. Kiedy dotykam jakiś pesymizm, bo są różne chwile, piątki, niedzielę, prawda? To idę do spowiedzi, przepraszam, że tak mówię. Zostaje na tej zaszczyt, też pod kolorą dzieje się na ludzi. To tyle, tyle. Tak dziękuję za ten czas. Niech ten czas będzie po błogosławieniu, niech ludzie się tak zgubią, niech Bóg skrzydli, bo poniesie. A teraz ja chcę też dodać tutaj. Zawsze jestem człowiekiem wierzącym, to i też cuda wierzę. Cuda to chodzi na to, że mówią goście w pierwszej przeprosi, że ręka sprawna, że nogi. Wiem, jakim sobie filmem roka stanął się na Sygmunt i podniesie. Powie pani Jadzia to samo, ci, którzy mają problemy. I pan kierowca też, ale to nie będę mówił. Ale dla mnie był, są cuda, to nam się przyznać Boga razem z nimi, nie tylko na drodze intelektu. Tam dedukcja, indukcja, abstrakcja, separacja, to mogą stać tutaj. Są ludzie, którzy nie są na wakacjach odpoczywających, korzystają z dobrego rozumu. Mają dobre odwiedzowanie, ale każdy ma swoje drogę do Boga poprzez piękno, poprzez dobro,
też szlachetność. Proszę księdza biskupa, dlatego też nie mówię, bo tu pan dyrektor Grzegorz powiedział bardzo dużo. Ale to nie byłoby możliwe, to wszystko, co on jest, jeżeli nie byłoby łączności z Bogiem, głębokiej, żywej wiary ludzi. Nie zrobisz niczego. I dlatego też to są ci ludzie, którzy byli dla mnie i są świadkami cudu. Przecież ten COVID, koronawirus, drżałem jako sika na wietrze, co to zrobić? Przecież nie ma tych ludzi, można było. I patrzcie, to są ci, przychodzili i takie zatroskanie, że można się wzruszać naprawdę. Jak mówię, oczywiście tym wzrusza się jak Pertini. On spotykał się z papieżem bieżącym, to tak, więc zresztą też płakał. Ale jest innego powodu. Kochani, wysłanie Boga sami. Dziękuję Wam. Bądźcie dobrze. To się naprawdę opłaca. I dlatego też to jest to piękno i zewnętrzne, i wewnętrzne. Ale przez Wasza piękność, Wasza wrażliwość moralna i religijna. Bardzo często w konwencjonalnych powtarzam. Sam odkryłem. Jeżeli ktoś nie ma wrażliwości religijnej, moralnej, nic nie znaczy. Życzę Wam sobie też, abyśmy zostali łascy ubogą ludzi. Żebyśmy jak troszczyli się od zewnątrz, troszczyli się o nasze wnętrze. Czyli spotkali z łaską poprzez pogłębienie naszej żywej wiary, w nadziei i gorącej miłości. A wtedy też i Bóg pokój. Bóg zapadł z tego serca. Wszystkich, którzy jesteście tutaj. Zatem każdy gest życzliwości, dobroci, a przede wszystkim za te trzy słowa, które zawsze powtarzam, muszą być sprawdziane. Dziękuję. Dziękuję. Przepraszam. I proszę. Więc nic nie umiem. Wdzięczny jestem. A Bóg nie będzie na to bym podziękował. Myślę, że biskupie. A sobie tego chwalę. Niech Pan Jezus wystarczy na codzienność, by był skuteczne narzędzie w rękach Boga, a Matka Boża miała opiece. I tych wszystkich świętych, których zaprosiliśmy nie do dekoracji. Nie. To są te dekoracje. Bo święty Antonik biskup, ale by za nami orędowali przed Bogiem. Wypraszali potrzeb ludzkich, rozpoznawania czasu i chwili. I żebyśmy po prostu cieszyli się pokoju serca. Szczęść Boże. I proszę, tutaj przekazuję. To jest ojciec całej dyskusji. Szczęść Boże. Możecie zaklaskać na powitanie się. Zapewne to będzie nie tylko pięknie, ciepło, ale będzie mądrze. Szczęść Boże. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Mikrofon dobrze działa. A tutaj ten sekretarz przed chwilą jakoś tak mu wierzchło tutaj. Zdębę się jedynie może zepsuć, ale ja się bardzo dziękuję serdecznie za te słowa przywitania skierowane tutaj przez pana Grzegorza, tak jak zrozumiałem z małżonką. Dziękuję za te słowa skierowane pod moim adresem przez księdza prałata. I muszę przyznać, że tak, jestem tutaj pierwszy raz na tej drodze posługi biskupiej. Jest to odwiedzenia, nie tylko odwiedzenia, ale spotkania przede wszystkim i wspólnej modlitwy udzielenia do posłowieństwa 270 parafii. Z tego doliczmy jeszcze po 3, 4, czasami 5 kościołów, no to jest ponad 1000 świątyń i tak systematycznie wiosną, jesienią staramy się właśnie do każdej wspólnoty dotrzeć. W ramach również i tych odwiedzin, które są wpisane w to, co jest posługą biskupa, czyli takie odwiedziny kanoniczne parafii. Bo to nie tylko, że biskup przyjechał dzisiaj tutaj w niedzielę, ale już wcześniej byli przedstawiciele kurii, wcześniej jeszcze księża, tutaj już pasterze przygotowali sprawozdania, później przyjechali właśnie przedstawiciele i też byli, bo ocenili zarówno od strony już pasterskiej, administracyjnej i tej również biurowej. Ja też miałem okazję już spotkać się i z przedstawicielami grup, także i w biurze
rozmawiać się z księdzem i proboszczem, i z księdzem Tomkiem na tematy zarówno i parafii, tego co tutaj jest i radością, ale także i troską duszpasterzy. Dlatego też staję w tym poczuciu także pewnej misji, która jest przed biskupem, by się doświadczyć spotkania. I jak podkreśla papież Franciszek, bardzo ważne jest również to wysłuchanie, czyli ta formuła synodalności, że wiesz, tego wysłuchać głosu ludu Bożego, w którym jest zawarty Duch Święty. Ja to tak odbieram, zresztą tak to wynikało też ze słów księdza prałata. Ale gdyby się pojawiła czasami myśl, że taka takie odwiedziny mają sens, odwiedziny biskupa, spotkanie z wiernymi, to szukać przez pewną analogię możemy odpowiedzi w tym, co jest nam bardzo bliskie na co dzień, czyli nasze spotkania rodzinne. Widzimy, jak one są potrzebne. I jeżeli przez dłuższy czas nie ma możliwości tej relacji w małżeństwie, rodzice, dzieci, wnukowie i dziadkowie, krewni, to czujemy pewną tęsknotę, czujemy pewien niedosyt. I wiemy też z drugiej strony, że to oddalenie od siebie też jest pewnym zagrożeniem, ponieważ rodziny i też tej rodziny Kościoła nie buduje się, nie umacnia więzi przez list, kartkę, telefon, komunikator internetowy, ale tu jest potrzebne bezpośrednie spotkanie. I to doskonale rozumiemy i myślę, że ten okres pandemiczny dał nam taką mocną lekcję w tym zakresie. A z drugiej strony patrzymy na historię Kościoła i zauważmy, że to Bóg wyszedł z inicjatywą, jako pierwszy objawił się najpełniej, wcześniej również dzieło stworzenia, prorocy, ale najpełniej objawił się w osobie Jezusa Chrystusa, swojego Syna. Kiedy Syn Boży stał się człowiekiem, bardzo blisko każdego człowieka, jego radości, jego smutków, jego problemów, bolączek, jego dramatów. I jak się weźmie Ewangelię do ręki, widzimy, jak Pan Jezus był blisko tych ludzi, którzy do Niego garnęli, którzy szukali u Niego nie tylko słów mądrości, ale to przede wszystkim nieraz i łaski uzdrowienia, umocnienia, rozstrzygnięcia tych ważnych spraw. I to odczytujemy, że historia Kościoła rozpoczyna się od właśnie także spotkania Kościoła apostolskiego. Osobiste, bezpośrednie spotkanie i powołanie przez Jezusa tych, jakbyśmy powiedzieli dzisiaj, rybaków, ludzi, którzy mieli dotychczas swoje życie, a zostali dotknięci łaską powołania. I to jest kontynuowane, bo Pan Jezus dzisiaj również, w XXI wieku i tutaj, w Jabłońcu, również nieustannie do nas przybywa. I poprzez wiarę odczytujemy, czy odnajdujemy tę obecność Jezusa pośród swojego ludu, w swoim Kościele. Potrzeba tylko właśnie tej wiary, aby dostrzec osobę Jezusa. 18 października w Świebodzinie miała miejsce kolejna edycja naszej diecezjalnej takiej uroczystości, przekazanie statuetki Miłosierny Samarytanin. Są to statuetki przekazywane instytucjom medycznym, zaangażowanym lekarzom, także wolontariuszom. I w tym roku kapituła dokonała
spośród kilkudziesięciu zgłoszeń z terenu naszego województwa, ale także i diecezji, bo Głogów Południe należy do województwa dolnośląskiego, dokonałem wyboru dwóch instytucji, Hospicjum Świętego Kamila w Gorzowie i fundacji działającej na rzecz osób z niepełnosprawnością wzrokową. Drodzy, że jesteśmy tutaj jako ta rodzina, która posiada skarb wiary. I my czasami nie cieszymy się z tego, nie jesteśmy może do końca nawet tak świadomi tego wielkiego skarbu. Ten skarb wiary, który pozwala nam z jednej strony z dumą patrzeć w przeszłość, na naszych przodków, ale z drugiej strony patrzeć w przyszłość z nadzieją, że perspektywa naszego życia nie jest ograniczona do wymiaru ziemskiego, do wymiaru tej ziemi, ale perspektywa naszego życia wybiega o wiele dalej. Dotyka przecież Królestwa Bożego, dotyka wieczności. Jedną z praw naszej wiary przecież jest prawda, że dusza ludzka jest nieśmiertelna. A więc otrzymaliśmy już